Biegniesz nocą przez przestronne, rozległe pole, jakby coś cię goniło. Drogę oświetla ci światło księżyca w pełni. Otacza go świetlisty krąg. Gnasz przed siebie, szukając schronienia. Nie chodzi o wilkołaki, które mogą pojawić się podczas pełni. Wkrótce to miejsce stanie się epicentrum potężnej burzy. Ten krąg wokół księżyca nosi nazwę halo, a tworzą go kryształki lodu. Księżyc w pełni odbija dużą ilość światła słonecznego. Promienie te następnie docierają do powierzchni Ziemi, przy czym, gdy przechodzą przez sześciokątne kryształki lodu, zakrzywiają trajektorię i rozszczepiają się. W rezultacie powstaje właśnie halo, wielobarwny krąg wokół księżyca, prawie jak tęcza. Wewnętrzna krawędź halo jest czerwona, a zewnętrzna niebieska. Wygląda to wprawdzie pięknie, ale obecność lodu w chmurach oznacza jedno. Lód wkrótce przemieni się w wodę i zacznie padać. I nie będzie to jakaś tam lekka mrzawka, tylko prawdziwa ulewa, więc lepiej zawczasu znaleźć schronienie. Kiedy jest ciepło, a chmury znajdują się blisko Ziemi, możesz zobaczyć podobne zjawisko – koronę. Jest ona znacznie mniejsza od halo, za to bardziej kolorowa. Niebiesko-biały dysk wewnątrz przechodzi w brązowo-czerwoną barwę na zewnątrz. W przeciwieństwie do halo, za tym zjawiskiem stoją krople wody. Im mniejsze krople, tym większa korona. Gdy krople są duże, korona wygląda jak jasna plama wielkości samego księżyca. Zarówno korona, jak i halo mogą pojawić się też w ciągu dnia, gdy świeci słońce. Jeśli chcesz obserwować te zjawiska, koniecznie załóż okulary, bo tak jasne światło jest szkodliwe dla oczu. Znajdujesz schronienie i natychmiast zaczyna się ulewa. Wow, a to co takiego? Ktoś zrobił właśnie zdjęcie fleszem? Nie, ten błysk to piorun. Bam! Grzmot jest tak silny, że wszystkie okna w domu zaczynają się trząść. W ten sposób możesz sprawdzić, jak daleko jesteś od epicentrum burzy. Kiedy zobaczysz błyskawicę, zacznij liczyć. 1, 1000, 2, 1000, 3 i tak dalej. Kiedy usłyszysz grzmot, przestań liczyć. Teraz musisz podzielić uzyskaną liczbę przez 5. Jeśli doliczysz do 5, oznacza to, że epicentrum burzy znajduje się w odległości 1600 metrów. Gdy nie udało ci się znaleźć schronienia na czas i burza złapała cię na otwartej przestrzeni, natychmiast zabieraj się z jakichkolwiek wzniesień. Wszelkie góry i pagórki to teren wysokiego ryzyka. Nawet nie myśl o chowaniu się pod drzewem. Pioruny zawsze uderzają w wysokie obiekty. Przyciągają je również słupy energetyczne. Kiedy burza złapie cię na rowerze, natychmiast z niego zejdź i bierz nogi za pas. To samo tyczy się samochodów z otwartym dachem, golfowych meleksów i motocykli. Jeśli znajdujesz się na otwartej przestrzeni, to ty stanowisz najwyższy obiekt. Zejdź blisko ziemi i spróbuj się czymś przykryć. Gdy jesteś z grupą innych osób, trzymajcie się od siebie na dystans. No dobrze, pora popodziwiać piękny wschód słońca. Wygląda to trochę tak, jakby ktoś rozlał na niebie czerwoną farbę. Ten malowniczy widok oznacza jednak, że niedługo zacznie padać. Czerwony wschód słońca mówi, że właśnie przesunęła się sfera wysokiego ciśnienia, a w jej miejsce pojawia się niskie ciśnienie o dużo większej zawartości wody. Dlatego lepiej weź ze sobą parasol, albo lepiej wróć do ciepłego łóżka i przeczekaj załamanie pogody. Jest takie stare powiedzenie: czerwone niebo rano, marynarzom przestrogę dano. Niebo w nocy czerwone, marynarzy nadzieje spełnione. Czasami można przewidzieć deszcz, wyczuwając go w powietrzu. Ma to związek z cząsteczkami ozonu w powietrzu. Prądy burzowe przynoszą ozon z górnych warstw atmosfery, a przed burzą można wyczuć charakterystyczny zapach czystości. Tak jakby właśnie umyć podłogę świeżą wodą. Przed deszczem mocniej czujemy też zapachy. To nie kwestia nosa, a większej wilgotności powietrza. Kwiaty wydzielają aromat, a cząsteczki wody wiążą się z nim, rozprzestrzeniając go znacznie lepiej. To właśnie dlatego te same kwiaty różnie pachną w zależności od tego, czy wąchasz je na zewnątrz, czy znajdujesz się w zamkniętej, wilgotnej szklarni. Również roślinność może pomóc ci przewidzieć zmiany pogody. Jeśli rano trawa jest mokra, zapowiada się pogodny dzień. Ta poranna woda na trawie to rosa. Pojawia się w najzimniejszym momencie nocy. Bezchmurne niebo pozwala Ziemi nieco się ochłodzić, a cząsteczki pary wodnej w powietrzu zamieniają się w ciecz, która osiada na różnych powierzchniach. Przyjrzyjcie się też uważnie liściom na drzewach. Czasami są zwrócone wierzchem do spodu. Na przykład liście klonu dobrze reagują na zwiększoną wilgotność powietrza. Ich łodygi stają się bardzo miękkie, a wiatr może swobodnie odwrócić je do dołu. Ale najlepszym wskaźnikiem są bezsprzecznie sosnowe szyszki. Nasiona sosny znajdują się wewnątrz szyszki tuż pod jej łuskami. Dla drzewa bardzo ważne jest, by nasiona były suche, bo tylko wtedy wiatr będzie mógł przenieść je daleko i wyrosną nowe sosenki. Kiedy więc roślina wyczuwa zbliżający się deszcz, szyszki z miejsca się zamykają, chroniąc nasiona przed wodą. A poza tym zamiast nudnych prognoz pogody można po prostu śledzić zwierzęta i owady. Znasz odgłos cykających świerszczy? Pozwól, by ten owad posłużył Ci za termometr. Ustaw minutnik na 15 sekund i sprawdź, ile razy zagra świerszcz. Dodaj do tej wartości 37, a otrzymasz aktualną temperaturę w stopniach Fahrenheita. Jak to możliwe? Temperatura powietrza ma bezpośredni wpływ na metabolizm świerszcza, więc w zależności od tego, jakie są warunki pogodowe, będzie cykał wolniej lub szybciej. Może więc pora wyrzucić termometr i sprawić sobie małego przyjaciela. Jeśli nie pasują Ci owady, spójrz w niebo na ptaki. Kiedy lecą wysoko, dzień będzie jasny i słoneczny, natomiast niskie ciśnienie przed deszczem sprawia, że ptaki obniżają lot. Zobaczysz je wtedy lecące w stadach bardzo nisko, najprawdopodobniej w poszukiwaniu schronienia. Nawet więc przy czystym, bezchmurnym niebie można rozpoznać oznaki nadchodzącego deszczu po ciśnieniu powietrza. Jeśli mieszkasz w pobliżu rzeki lub jeziora, możesz nasłuchiwać śpiewu ropuch, chociaż tekstu do końca nie wyłapiesz, bo śpiewają po ropuszemu. Ropuchy stają się wyjątkowo hałaśliwe przed silnymi opadami. Ogólnie rzecz biorąc uwielbiają mokrą pogodę, więc są po prostu mocno podekscytowane. Deszczowa pora to także najlepszy czas dla samic na składanie jaj, krzyczą więc głośno w poszukiwaniu kandydata na męża. Ała! Właśnie ugryzł Cię komar. Jeśli komary robią się nad wyraz agresywne, lepiej szybko znajdź schronienie. Owady te próbują po prostu najeść się na zapas, bo burza to dla nich chude czasy. Poza tym ciepłe, wilgotne powietrze sprawia, że bardziej się pocimy, co działa na komary jak wabik. Owady również gromadzą się w roje przed burzą. Uwielbiają wilgoć i zaczynają krążyć niczym w tańcu, ale potem rozpływają się w powietrzu. To znaczy, że masz godzinę na schowanie się przed ulewnym deszczem. Aby przewidzieć pogodę na następny dzień, trzeba bacznie obserwować pszczoły. Jeśli następnego dnia będzie padać, pszczoły pracują w pocie czoła i wyrabiają nadgodziny. Są bardzo aktywne w swojej misji zapylania kwiatów, bo wiedzą, że następnego dnia nie będą mogły opuścić ula z powodu deszczu. Wiewiórki potrafią przewidzieć pogodę na całą porę roku. Zazwyczaj gromadzą zapasy jedzenia na zimę, a gdy zaczynają to robić wcześniej, znaczy, że zima będzie ciężka. Można zobaczyć, jak biegają w poszukiwaniu żołędzi, które następnie zakopują w ziemi i szybko lecą po kolejne. Te rozkoszne zwierzaki często zapominają, gdzie ukryły swoje zapasy. Porzucone żołędzie kiełkują i tak wyrastają nowe drzewa. Wszystko dzięki wiewiórkom. Zwierzęta potrafią również przewidywać katastrofy naturalne, takie jak trzęsienia ziemi. Naukowcy przeprowadzili swego czasu badania na europejskim obszarze, na którym często dochodzi do trzęsień ziemi. Krowom, psom i owcom założono specjalne nadajniki. W tym czasie odnotowano tam około 18 tysięcy przypadków trzęsienia ziemi. Większość z nich była słaba, ale w 12 przypadkach siła wynosiła 4 stopnie w skali Richtera. Za każdym razem przed trzęsieniem ziemi badacze obserwowali dziwne zachowania zwierząt. Wyglądało to tak, jakby próbowały uciec z obszaru zagrożonego katastrofą. Zdaniem naukowców zwierzęta potrafią wyczuć za pomocą futra jonizację powietrza przed zdarzeniem. Świetny węch pozwala im również wyczuć gaz, który próbuje znaleźć ujście z głębi ziemi przez małe pęknięcia w powierzchni. Pierwsze wzmianki o takim zachowaniu zwierząt pochodzą już ze starożytnej Grecji. Koty, szczury, węże i stonogi opuściły swoje legowiska i nory, uciekając w bezpieczne miejsce na kilka dni przed wielkim trzęsieniem ziemi, które nawiedziło ten kraj. Niektóre ryby też potrafią przewidzieć pogodę w swojej okolicy. Jeśli widzisz rekiny kręcące się przy brzegu, niekoniecznie znaczy to, że szukają pożywienia. Mogą też chronić się przed burzą, jaka rozpętała się na pełnym morzu. Najgorszy znak to gwałtownie cofająca się woda. Łatwo wtedy zobaczyć całą linię brzegową, a nawet ryby i koralowce odkryte na piasku. Nie ma żartów, natychmiast bierz nogi za pas. Cofająca się woda oznacza zbliżającą się falę tsunami, która jest w stanie zmyć wszystko z powierzchni ziemi.